Dzisiaj zabiorę Was do miejsca tak dziwnego, że jak zobaczyłem to na mapie, to stwierdziłem, że to jest prawie nierealne. O czym będzie ten odcinek? Czy można wybudować dom z butelek? Zapraszam. To miejsce wydawało mi się żartem, ale gdy zacząłem przeglądać dostępne w internetach zdjęcia, to stwierdziłem, że może to być całkiem zwariowany pomysł. Trzeba wyruszyć do lasu. No dobra. Słuchajcie, jesteśmy w środku lasu. Tam jest jakaś ambona. O, tam. Jak widzicie, nic tutaj nie ma. Do naszego punktu docelowego mamy jeszcze jakieś 500 metrów. Zobaczymy. Podobno warto. No to trzeba sobie deptać. Nawigacja powiedziała, że to tu i że miejsce docelowe jest po prawej stronie. Czyżby te F oznaczało szlak do naszego dzisiejszego celu? No powiem Wam, już sam pomysł stworzenia czegoś takiego w środku lasu na totalnym zadupiu jest pomysłem dosyć ciekawym. Jest, widać go. Tam między drzewami, być może zauważycie, być może nie, ale chyba go znalazłem. Wracając do tematu, sam pomysł wybudowania czegoś takiego jest abstrakcyjny, biorąc pod uwagę trudność dostępu do tego miejsca, to już w ogóle. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku. Jak widzicie, dostępu do tego niesamowitego budynku broniła brama, jak i ogrodzenie owinięte drutem kolczastym. W chwili obecnej pięknie zarośnięte bluszczem. Naprawdę ładny klimat tutaj. Szkoda, że się panu nie udało zrealizować tego założenia, no ale... Cześć kochani, tym razem zabieram Was w podróż do tego budynku. Jest to budynek położony głęboko w lesie, w miejscu oddalonym od najbliższej osady ludzkiej o jakąś godzinę marszu, a jego nazwa, tak po śląsku, brzmi Flaschenhaus, czyli dom z butelek. Co zastaniemy w środku? Nie mam pojęcia, jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Przepraszam, że tak macham rękami, ale w jakiejś habazie rośnie. A więc tam sobie zaraz wyjdziemy i zobaczymy. Idziemy? Chodź. Jak widzicie, wejście w chwili obecnej już nie stanowi żadnego problemu. Sama budowla jest
ciekawa. No wszystko flaszki, słuchajcie, wszystko butelki. Spójrzcie. Butelka, 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 butelka. 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 Szkoda, że nie ma słońca, tak jak na przykład wczoraj. Bo na pewno byłoby fajnie, jak to światło przelatuje przez to szkło. No ale spójrzcie. Jaki pomysł na budowę domu. Wszędzie mamy szkło. Co mamy tutaj? Może jakiś kibelek? Spójrzcie. Butelki, butelki, butelki. Butelki. I butelki. No to słuchajcie, jak tu już jesteśmy, to wyjdziemy przez balkon. Zobaczcie, domofon, segmenty kablowania, czyli ktoś sobie zaczął budować, ale po prostu nie skończył, choć pomysł, że tak powiem, miał. Ciekawe, co to, budka dla kota? Zobaczcie, o, tak by to wyglądało. Wszędzie, zobaczcie, butelki, 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 różne, różniaste, dziurawe, nie dziurawe. Zobaczcie. Powiem wam szczerze, że gdyby panu udało się zrealizować ten pomysł, to mogłoby to być całkiem ciekawe. Co by nie mówić, słuchajcie, zobaczcie, jaki pan miał widok z okna. Zejdziemy teraz na parter tego budynku. No spójrzcie, jak to jest zrobione, nie? Jaką ktoś miał wizję. Teraz jesteśmy na parterze. Spójrzcie, ile tu jest metalu, ale nie mam całej reszty. Chociażby to jest jeszcze piwnica. Tylko pomieszczenie pod schodami. Dodatkowe jakieś okno bądź drzwi, już
Tutaj pojawiają się słoiki. Kolejne okno. Coś tutaj panu uciekło. Chyba różnej wielkości miał te butelki, że takie krzywe jakieś miejsca. Co my tu mamy dalej? Tutaj mamy jakieś ławę, stół, oświetlenie, regał. Stare drzwi, zobaczcie. Może i tutaj miała być jakaś kotłownia. Mogłoby być rurki z centralnego. Pościeżnice. Być może kominek. No i wszystko w szkle. Czekajcie, zrobimy trochę więcej światła. Szkło, wszędzie szkło. Ciekawe, jakie są warunki izolacyjne takich butelek. Ciekawe. Z tego, co wyczytałem w niemieckim internecie, słuchajcie, dom został zbudowany w latach 70. Z tego, co tu widzicie, czyli z butelek, słoików i innych tego typu szklanych opakowań. Oczywiście bez pozwolenia, oczywiście bez żadnych uzgodnień. No i to tutaj musiało kogoś bardzo kuć w oczy, że budowę wstrzymano. Chociaż jak widzicie w tym materiale, no jest to zbudowane dosyć solidnie, no i z jakimś tam pomysłem. Cóż więcej, pan podobno był marzycielem, pan podobno postawił na życie w zgodzie z harmonią, no i dlatego tutaj też taki materiał, a nie inny. Pan niestety już nie żyje. Z tego, co czytamy dalej, pan podobno był samotnikiem, miał grajwkę do różnych rzeczy, no dlatego sobie tą chatkę tutaj postawił. Zasilanie niezależne, bo podobno z agregatu, woda, nie wiadomo, prawdopodobnie z jakichś baniek czy deszczówka. W środku znajdujemy okablowanie, w środku znajdujemy fragmenty pozostałych instalacji teletechnicznych. W chwili obecnej domek ten stanowi, no w sumie, ciekawą atrakcję turystyczną dla okolicznych przechodniów bądź też rowerzystów. I powiem wam, że jest niedziela. Jestem tutaj jakąś godzinę i tędy jeszcze nikt nie przeszedł, nie przejechał. Więc naprawdę jest to totalne zadupie. Ciekawe, jak długo u nas by się to zachowało, zobaczcie. Już wystarczy szarpnąć jedno, drugie, trzecie, przecież to może być mosiądz, słuchajcie, przecież to są pieniądze. W środku, jak widzieliście, jest mnóstwo metalu, aluminium, tu na jedna wanna, druga wanna, no przecież to są rzeczy, które u nas by się, że tak powiem, nie ostały.
To co, kochani, kończymy naszą wycieczkę w tym miejscu. Jak widzicie, Niemcy wpadają równie często na równie dziwne pomysły, co im. Mam nadzieję, że ten budyneczek Wam się podobał. Jeżeli tak, zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale. No cóż, lecimy dalej. Na razie.